Na pewno od samego początku mecz nie układał się po naszej myśli. Wiedzieliśmy, że Górnik będzie grał z nami wysoką obronę 4-2. No nie byliśmy na to przygotowani, aczkolwiek za dużo błędów własnych spowodowało to, że Górnik już od początku odjechał nam, bodajże chyba 6-2 było. No i już później oni tak naprawdę kontrolowali ten mecz od początku do końca. My niby staraliśmy się, aczkolwiek no, wynik końcowy pokazuje, że byliśmy dzisiaj dużo słabsi niż Górnik. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że po 2 miesiącach jesteśmy troszeczkę więcej bliżej k temu kompletnemu kadru, który mamy, a k wykorzystaniu tej kapacity, która tu jest. Dzisiajśmy zawsze nie grali kompletnie. Brakował nam Aleksander Tatarincew, przeciw nam brakował Rafał Gliński, szef ataku, Michał Adamusiek, szef obrony, potem z kadru przyszedł z goręczkami Ignac Bąk. Zawsze po prostu 2-3 graczy brakują. A dzisiaj skutecznie ta gra wyglądała inaczej, miała energię, miała taką iskrę, taką spirit miała, dlatego że po prostu ci gracze patrzą w sobie, a mają umiejętność grać dobrą piwku, szybką piwku. No a tym, żeśmy wygrali, taki wynik był, to nie znaczy, że nasz rywal był słaby, bo oni zagrali bardzo dobre wyniki w kolejkach trzecim, jakście grali w innych meczach, skutecznie trzymali się bardzo dobrze, a całkowicie Superliga nie jest słaba, jest to bardzo znakomita liga. A my się pomalunku musimy cieszyć z tego, że będziemy kompletni, może się nam to uda już w piątek, a zawsze chcemy posunąć tu naszą grę jeszcze wyżej, a grać to, co jsme grali na początku, w tej pierwszej połowie sezonu, a myślę, że się nam to uda. K dzisiejszemu meczu no, chcieliśmy skutecznie troszeczkę się rewanżować za te od Płocka, za te 2 mecze, któreśmy zagrali w innym poziomie niżśmy chciały. Było to z tego powodu, że jak mówiłem, nie byliśmy kompletni, ja musiałem improwizować z tą zestawą. Nie były możliwości, warianty zamiany do obrony, do ataku, a niektórych graczów nie chciałem wystawiać ryzyku dalszej kontuzji albo coś takiego. No ale podstawowe są, jak mówiłem już, punkty a wyniki, a to nas interesuje momentalnie. Ja mówiłem już 4 kolejki nazad, mamy 2. miasto, a musimy się już przygotowić na play-offy. Brakowało nam skupienia, zgubiliśmy trochę piłek, trochę za dużo. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Nie byliśmy może za dobrze skoncentrowani, wiadomo, podróż, może zabrakło trochę głowy. Na pewno walczyliśmy, tego nie można nam odmówić. Staraliśmy się ze wszystkich sił, ale no wyszło jak wyszło. Chciałbym dodać, że oczywiście punkty cieszą. Wynik jasny na naszą korzyść, różnica 14 bramek, ale wiedzieliśmy, że gramy u siebie i przed własną publicznością. Musimy się odpowiednio nastawić na nasze przede wszystkim głowy, żeby gdzieś tam zmazać może nie plamę, ale styl gry z ostatnich meczów i po części na pewno udało nam się to zrobić, gdyż pierwsza połowa bodajże chyba 8 bramek tylko straconych. W drugiej połowie mieliśmy co prawda krótki przestój na samym początku, ale później wszystko jakoś znowu sobie poukładaliśmy. Wróciło wszystko do normy i fajnie, że tą przewagę trzymaliśmy i udało się jeszcze ją powiększyć. Cieszę się z tego, że zespół zagrał naprawdę solidne zawody przeciwko Spójni i to na pewno jest dobry krok do przodu i dobry prognostyk na następne mecze. Tym bardziej, tak jak trener powiedział, że już będziemy chcieli się, wiadomo, że jeszcze mamy Gdańsk w sobotę i później ligowy w kwietniu mecz z Płockiem u siebie, ale tak jak trener powiedział, wszystko już będziemy bardziej realizować pod kątem play-offów i oby każdemu zdrowie dopisywało.